taki krótki film z opakowania paczki, mianowicie w środku jest amplituner i ja to będę po raz kolejny powtarzał całym czasem. Pakowanie to taka standardowa procedura na czas wysyłki, aby jak najlepiej to zrobić i wykorzystać materiały, jakie są w domu, gdzieś tam się walają. Więc tutaj w tym wypadku, mając styropian, proszę bardzo, można sobie pudełeczko też zrobić z styropianu. Jest co prawda to zabawy troszeczkę, aczkolwiek jest to wykonalne. I tak mam nadzieję, że jedną ręką sobie dam radę to odpakować i pokazać, co tu dokładnie się znajduje. Oczywiście czarna folia, stretch czarny był w środku ostreczowany, ładnie zapakowany, tak jak być powinno. Więc wszystko w jak najlepszym porządku. Miejmy nadzieję, bo to jest na żywo wszystko, znaczy na żywo, prawie na żywo robione. Dobra, jest w środku paczuszka. Oczywiście troszeczkę się uświni od tego styropianu, trudno. Proszę bardzo, kartonik. Właściciel poprzedni miał tego amplitunera w domu. O, cyk. I tak jak mówiłem, wykorzystać to, co jest w domu pod ręką, żeby nie obciążać tej naszej planety. I w środku butelki, które się dobrze nadawają. Ja sobie to wykorzystam, albo mogę jej wyrzucić, albo jej poprzedni, następny właściciel przy pakowaniu czegoś, jak coś sprzedam, mogę mu to dodać. I tutaj oczywiście owinięte po raz kolejny w taką folię bąbelkową. O, taki amplituner. W środku oczywiście kolejny, jak widać, co było pod ręką, to właściciel dorzucił. Tutaj też coś jest. Gałki. Gałki, nakładki na potencjometry. Bardzo dobrze. Jak naprawdę się chce, wystarczy użyć tej mózgownicy i można wszystko dobrze zrobić, zapakować. Wcale nie poświęcając dużo na to czasu i wykorzystać materiały, jakie są w domu pod ręką. Ja sobie go odwinę. Chociaż jedną ręką będzie troszeczkę mi to trudno, aczkolwiek może to tak zrobię. O. Tak, Kenwood model, jaki to jest model? KR V7030, dość fajny amplituner z roku 90, produkcja od roku 91 do 93 i tak on sobie wygląda. To by było na tyle, taki krótki film.